test stabilizatora. To tak, co my tu mamy? Startuję bez. A muszę go chyba trochę jeszcze wytrzymać. Jest, jest. Dobra. Może jeszcze w dół? Dobra, wytrymowany. Nie ma wiatru teraz, to może nie będzie zbyt dobrze widać, ale tak. Na pierwszy ogień idzie tryb stabilizacji level włączony. Teraz tak, steruję normalnie, tak? Puszczam drążek i on go wyrównuje, tak? OK. Puszczam drążek i go wyrównuję. O, można powiedzieć, że... A w drugą stronę? I go prostuję. Czyli wraca do poziomu, tak? To może jeszcze zrobimy na wznoszeniu. Wznosi się. Wznosi się, znosi się. Nie? Puszczam. OK, na dół. Puszczam. OK. Czyli puszczam drążek i model się poziomuje. Tak. Puszczam. I się poziomuje. Mam tutaj trzy tryby ustawione, czyli taki level wyłączony. Teraz jest wyłączony. O. Czyli jak go zostawię tak, to go zostawię, tak? Jak go w drugą stronę przechylę, to on już jest taki przechylony, tak? Może trochę się prostuje, bo ma te uszy. Ale, że tak powiem, wyłączony jest. A teraz włączę tryb trzeci, czyli takie normalną stabilizację, tak powiem, antywiatrową. No nie ma wiatru, to nie zobaczę. O. Także normalny tryb, ale tam normalnie, prawda? Tutaj też jak zostawię go w przychyle, to on tak zostanie. A działa to bez wyłączonego silnika? Czekaj, w przechyle. Oprostuję elegancko. Przechył, przechył. Puszczam. Dobra, poziomuję go. Wyłączę teraz w ogóle. I teraz w dół. Przełączniczkiem sobie dałem. Mam także na górze trójpozycyjny przełączniczek. Górna pozycja to level, środkowy to wyłączone, dolne to takie zwykła stabilizacja antywiatrowa, że tak powiem. Teraz mam antywiatrową. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, tak nie śmiejcie się. Dobra. I level. I widać, że go wyprostowało. Spróbuję coś zrobić. Może tak, czy ja tutaj zrobię pętlę na przykład? A zrobię. OK. To zrobimy tak. Wyłączyłem teraz gyro. I jestem do góry nogami. I włączam level. I się wybronił. No dobra, dobra, dobra. Tylko muszę być wysoko. Zrobimy to jeszcze raz. Jestem sobie tak.
I obróciłem się, tak? Do góry nogami, level. Obraca go przez skrzydło lotkami i potem go tak prostuje. Okej, okej. Dobra, a w trybie level w ogóle można zrobić coś? Kiwam go, kiwam, to ja go kiwam. Hehehe, zrobiłem mu beczkę na plecy i puściłem, a on dokończył tą beczkę za mnie. Okej, jeszcze raz. Beczka. I puszczam i wypoziomuję. No, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz mam tryb antywiatrowy. Czyli tutaj można spokojnie wszystko latać. Tak, różne kombinacje. Jak puszczę. Pardon, nie wyłączyłem sobie levelu. Czyli tak, mam teraz antywiatrową. Coś zaczyna wiać. Postawię go tak. I co? I tak zostaje. Level, cyk. I wraca z powrotem. Także na tym levelu można latać cały czas. I można robić różne dziwne rzeczy. Typu beczki. Typu pętle. Tak jest. To wszystko na stabilizacji typu level. Dobre to, bo jak powiedzmy, o, tak, puszczam drążek, puszczam i go poziomuję. Spróbuję zrobić coś jeszcze super dziwnego. Puszczam. O, ładnie go obrócił. On go leveluje przez, robiąc beczki po prostu. Okej. No dobra. Wyłączyłem już, mam zwykły tryb stabilizacji. No i będziemy lądować. No dobra, przejdę się do niego.